Na pierwszy rzut oka Didi i Elon Musk nie mają ze sobą praktycznie nic wspólnego. Like if she's gonna be warning people, why did she never warn anyone about Diddy? Jednak jeżeli zagłębimy się głębiej. Well, it's just amazing how many people in the Diddy party list that are supporting Kamala. Too. Yeah, seriously, it's like insane. Publicly, openly, like yeah. All in. Powiązania między Didim a Elonem Muskiem, który pomagał wygrać wybory na prezydenta Donaldowi Trumpowi. Up here, Elon. He created the first major American car company in generations, and his rocket company is the only reason we can now send American astronauts into space. Come here. Take over, Elon, yes, take over. To nagle okazuje się, że Elon Musk wiedział o tym, co robił Didi, jednak nie miał siły przebicia, żeby to nagłośnić. Podczas tego, jak Elon Musk postanowił przejąć Twittera, a obecnie nazywa się to Platforma X, za 44 miliardy dolarów, taką właśnie cenę dostał Elon Musk, no to okazało się, że Didi dorzucił swoje 10 milionów właśnie na tą kampanię. Elon w jednym z wywiadów powiedział właśnie, że bardzo dobrze zna Didiego, dobrze się z nim pisze, dużo razem wysyłają sobie wiadomości. Był też widywany na imprezach, między innymi z Didim, na imprezie dotyczącej słuchania albumu Donda 2 Kanye'ego Westa, czy też na stand-upie Chappella. W pewnym momencie Musk postanowił zapytać na Twitterze, wysłać takie zapytanie do wszystkich użytkowników, kto wiedział o Didim z muzyki oraz całego środowiska rozrywkowego. No i dostał odpowiedź, żeby zapytał swoich kolegów, jak długo o tym wiedzą. Elon Musk również żartował sobie, że wie, jak wyglądały imprezy Didiego, natomiast swoich dzieci by tam nie wysłał. Wychodzi na to, że wszyscy dokładnie wiedzieli, co tam się dzieje za zamkniętymi drzwiami. Natomiast pojawia się pytanie, czy Elon Musk uczęszczał na te imprezy. Moim zdaniem nie, no bo jeżeli by tam uczęszczał, to by tak nie walczył o to, żeby taka lista została opublikowana. Więcej informacji na temat, kto pojawił się na imprezach Didiego oraz co robili, możecie znaleźć u mnie w opisie właśnie tutaj pod tym filmem. Natomiast dlaczego postać Elona Muska jest tak bardzo ważna w całej kampanii Donalda Trumpa? Hi everyone. Trzeba zauważyć, że Elon Musk to jest prawdziwy geniusz. Prawdziwy geniusz, który osiągnął niemal wszystko na tym świecie, a jego droga naprawdę była ciężka i ledwo przeżył, można tak to powiedzieć. Bardzo fajna jest jego biografia, polecam przeczytać. Możemy zauważyć, że w jego życiorysie jest na początku najbardziej znany z tego, że założył taką firmę jak PayPal, która jest bardzo znana oraz wiele osób z niej korzysta. Jest to terminal płatności, gdzie można sobie wysyłać pieniądze. Zresztą sami wiecie, jak działa PayPal. Po tym, jak Elon Musk sprzedał PayPala, postanowił kupić dwie firmy, między innymi SpaceX oraz Tesla. W pewnym momencie te dwie firmy znalazły się na skraju bankructwa. Jedna SpaceX, która miała latać w kosmos, a nie miała żadnego sukcesu w wyprowadzeniu rakiety na orbitę, oraz Tesla, które samochody nie potrafiły jeździć zbyt długo na tej baterii, oraz cały projekt okazał się katastrofą, która przynosiła tylko ogromne straty, bez żadnych wizjonerskich rozwiązań. Elon przyznaje, że w tamtym okresie bardzo dużo pracował, śpiąc w biurze, na kanapie, tylko i wyłącznie po to, żeby dociągnąć projekt do końca. Elon jest znany z tego, że pracuje około 100 godzin w tygodniu, więc jest to naprawdę bardzo duża ilość godzin. Ale pomimo wszystkiego, jego dwie firmy wyszły na prostą. SpaceX aktualnie lata w kosmos jak tramwaj, który kursuje po szynach, lub pociąg, który ma punktualnie odjechać. Tesla jest znana z tego, że autopilot radzi sobie całkiem nieźle oraz jest to bardzo zaawansowany algorytm, który naprawdę robi wielkie wrażenie. Wiadomo, że też popełnia błędy, natomiast jeżeli chodzi o umiejętności jeżdżenia, no to w niedalekiej przyszłości uważam, że będzie prowadził samochód lepiej niż ludzie. Jednak mało osób wie, że Elon Musk również stoi za sukcesem firmy takiej jak ChatGPT. Wyobraźcie sobie, że Elon Musk był właśnie jednym z założycieli tego algorytmu ChatGPT, sztucznej inteligencji. Jednak ich drogi się rozeszły. Elon chciał, żeby ten cały model był darmowy, a ChatGPT, cała inna reszta, chciała, żeby był komercyjny. Na chwilę obecną Elon prowadził swoją sztuczną inteligencję na platformie X, która nazywa się Grok, i można powiedzieć, że nawiązała realną konkurencję w stosunku do ChatGPT, ponieważ też dosyć dobrze sobie radzi. Natomiast wiadomo, że ChatGPT jest dużo lepiej wytrenowanym modelem,
Jednak tych rozwiązań sztucznej inteligencji mamy coraz więcej na rynku. Elon Musk to jest taki geniusz, za co się nie dotknie, to zamienia to w sukces. Między innymi dlatego, że bardzo dużo czytał książek, dzięki czemu ma ogromną wiedzę między innymi na temat właśnie projektowania rakiet. To nie jest tak, że on bazuje na ludziach, którzy potrafią latać w kosmos. On sam potrafi projektować, on sam się zna na aspektach inżynierii. Podczas wyborów na prezydenta sam miał stworzyć aplikację, która pozwalała na oszacowanie, kto wygrał wybory. I okazało się, że 4 godziny przed ogłoszeniem wyników Elon Musk już wiedział, że prezydentem zostanie Donald Trump. As you can see, I'm not just MAGA, I'm dark MAGA. Well, first of all, I want to say what an honor it is to be here. And więc naprawdę mamy tutaj do czynienia z niesamowitym geniuszem, który ma właśnie wprowadzić również metody płatności na platformie X. Według nieoficjalnych informacji mają wprowadzić taką funkcję jeszcze w tym roku przed świętami, czyli za niecały miesiąc. And we had one president who couldn't climb a flight of stairs. Może lekko ponad miesiąc. So that, who do you want representing America? Yeah, absolutely. Dobra, ale jak to wszystko łączy się w całej z Didim? Na podcaście u Joe Rogana Elon Musk powiedział, że yeah. I'm sure if you go to Diddy's house, it probably feels real weird. Probably feels weird walking around that house, probably like, what the happened here? Yeah. I bet there's some memories in that house. You know? Sounds rough, man. Jennifer Lopez, która była de facto byłą dziewczyną Didiego, zaczęła nas ostrzegać przed Trumpem. Well, it's just amazing how many people in the Diddy party list that are supporting Kamala. Too. Yeah, seriously, it's like insane. Publicly, openly, like yeah. All in. Możemy też również wziąć pod uwagę fakty, gdzie Jennifer Lopez została zatrzymana przez policję razem z Didim. Yes, it's like J-Lo like was like his ex-girlfriend, and it's like now deciding she's like warning people against Trump. I'm like, well, wait a second. So how many people did she warn against Diddy? Right. Oh, zero. Okay. Right. Well, maybe we shouldn't trust her opinion. Did you see the Babylon Bees? Po czym została wypuszczona do domu i o tym możecie też dowiedzieć się z poprzedniego odcinka. Listę macie tutaj w opisie. Natomiast Jennifer Lopez wielokrotnie wracała do Didiego i najlepsze jest to, że ani razu nie ostrzegała przed Didim, tak? Wiedziała, co on zrobił, a na chwilę obecną widzimy, że bardzo, bardzo mocno krytykowała Trumpa podczas wiecu wyborczego Kamali Harris. Buenas noches, Las Vegas! Już nie mówiąc o Beyoncé, która jest też zamieszana w imprezy z Didi, między innymi przez Jay-Z. H-Town? O tym też możecie się dowiedzieć z poprzednich odcinków. Popatrzcie, mamy tu dwie główne postacie w życiorysie Didiego. Jak to jest możliwe, że one jakby o tym nie wiedziały, tak? Przestrzegają przed Trumpem, a nie przed Didim. Gdzie Didi naprawdę zrobił złe rzeczy, siedzi w areszcie, a jak już jesteś w areszcie w Stanach Zjednoczonych, no to raczej muszą mieć na ciebie dobre dowody. Tym bardziej w XXI wieku wiadomo, że sądy są bardziej, sędziowie są bardziej wyedukowani, dzięki czemu takie gwiazdy jak Young Thug mogli wyjść na wolność. Ale to też dzięki dobrym prawnikom, bo bez dobrego prawnika no to ciężko coś dzisiaj osiągnąć. Trzeba mieć w swoim zespole osobę, która odpowiada bardzo dobrze za prawo. Tak jak już wspomniałem na samym początku, Didi wpłacił 10 milionów na to, żeby Elon Musk przejął Twittera, żeby mógł nazwać to swoją firmą X. Również wspominał, że dużo piszą, byli razem widywani na różnych imprezach, między innymi na imprezie Kanye'ego Westa czy na stand-upach. Jednak tutaj pojawia się pytanie, czy Elon Musk wiedział. I okazuje się, że Elon Musk wiedział i zapytał wprost innych ludzi. No to dostał właśnie taką odpowiedź. I tutaj teraz dochodzimy jakby do konsensusu całego, ponieważ Elon Musk w jednym z wywiadów w ciągu ostatniego pół roku powiedział właśnie, że jeżeli Trump dojdzie do władzy, to listy gości Didiego mogą zostać opublikowane. Na chwilę obecną wiemy o kolejnych 8 gwiazdach, które brały udział u Didiego, jednak to jest tajne. Jeżeli to jest tajne, no to na chwilę obecną o tym nie wiemy, ale wiemy właśnie, że Babylon Bee had a thing about Kamala Harris. Diddy's ex-girlfriend yeah, urges exactly. Americans to trust her judgment. Yeah. By the way, 8 gwiazd z Hollywood jest zamieszanych właśnie w imprezy z Didim. Więc to jest naprawdę bardzo, bardzo dziwne, jak to wszystko się rozwija. Między innymi dlatego, że LeBron James też opowiadał się za Didim, tak? Jeżeli mamy takiego LeBrona Jamesa, Cardi B, Eminema, Beyoncé,
Megan Thee Stallion. Wszyscy opowiadają się o to, żeby głosować na Kamalę Harris, ale wychodzi na to, że te osoby już nie mają wpływu na politykę. Więc LeBron powinien wrócić do grania w kosza, Cardi B do śpiewania, Eminem do pisania dissów i tak to po prostu powinno wyglądać. W świecie polityki te osoby nie mają żadnego wpływu. No może poza znajomościami, które każą im robić dane rzeczy. Na przykład, Marshall, idź tam, powiedz, że Kamala jest spoko. Cardi B, damy ci telefon, damy ci prompter, będziesz gadać. Jennifer Lopez wyszła, pięknie zaśpiewała. Like if she's gonna be warning people, why did she never warn anyone about Diddy? Pięknie pokazała, jak płacze, wzruszyła się, powiedziała trochę po hiszpańsku, trochę po amerykańsku. Przekonywała ludzi do tego, żeby głosować. Jednak to nie ma znaczenia. To nie ma znaczenia, bo ludzie mieli dość tej polityki i w większości Stanów Zjednoczonych wygrał Trump. Możemy zauważyć, jak mapa wygląda na czerwono w Stanach, gdzie było wymagane potwierdzenie tożsamości. Czyli trzeba było mieć zdjęcie i trzeba było mieć jakby dowód osobisty, tak, żeby potwierdzić swoją tożsamość. A w Stanach, w których nie było wymagane ani dokument tożsamości, ani po prostu weryfikacji za pomocą zdjęcia, no to w tych Stanach właśnie wygrała Kamala Harris. To nie jest dziwne? Dla mnie to jest trochę dziwne. Prawda jest taka, że Donald Trump chodzi tutaj z impetem. Nie objął jeszcze stanowiska w pełni, a już możemy zauważyć, jak zmieniają się poglądy liderów na całym świecie. Niektórym nagle zaczyna przeszkadzać emisja CO2, tak jak Tuskowi. Premier, prezydent Chin czy Rosji wyrażają chęć współpracy, pokojowej współpracy, więc na chwilę obecną możemy zauważyć, że wszyscy chcą pokoju. Nagle przyszedł Trump i wszyscy chcą pokoju. To jest niesamowite. Co ciekawe, Trump postanowił nakładać wielkie sankcje na to, jeżeli Unia Europejska będzie chciała dalej ograniczyć możliwość rozwoju firmy X, Ilona Muska, czyli Twittera byłego. Chodzi o regulacje, gdzie regulacje mają ograniczać możliwości Ilona Muska do rozwoju i Trump powiedział jednoznacznie, że opuści NATO. Jeżeli oni będą chcieli regulować tutaj, jeżeli tutaj mamy firmę, która jest X i mówi o wolności, swobody wypowiedzi, no to tutaj widocznie w Unii Europejskiej nie do końca wszystkim jest to na rękę. Ale jednak Trump i Musk chcą to zmienić. Ja osobiście uważam, że prezydentura Trumpa naprawdę będzie ekscytująca. Wiele rzeczy tutaj się wydarzy. Najważniejsze, żeby zapanował pokój. Nie ukrywając, wszyscy już są zmęczeni tą wojną i tymi ciągłymi konfliktami. Dlatego uważam, że będzie to bardzo solidna postać w polityce i nie tylko w biznesie, ale także będzie miała wpływ na rozwój naszej planety w dalszym kierunku i między innymi dążenie do tego, żeby Elon Musk poleciał na Marsa. Jak już zresztą wiemy, Elon Musk chce skolonizować Marsa i chce, żeby Ziemia była tak jakby pierwszą planetą, a Mars był drugą planetą, która została skolonizowana przez ludzi. Ja jestem ciekawy, czy ten projekt się powiedzie. Osobiście uważam, że tak. Prędzej czy później ludzie na pewno będą zdolni do tego, żeby latać w kosmos. Między innymi tak, jak rakiety Elona Muska. Zwróćcie uwagę, że te rakiety po prostu kursują jak pociąg jakiś w Chinach, nie? Super szybka linia. Leci, wraca, leci, wraca, leci, wraca i ta rakieta super, nie? Falcon jest bardzo dobrą rakietą, która wysłała na orbitę między innymi bardzo dużo Starlinków, które dostarczają internet. Trzeba zaznaczyć, że ten internet od Starlinka jest niesamowity, ponieważ dzięki temu ludzie w terenach dotkniętych katastrofą mogli po prostu korzystać z internetu. Starlink pozwala na komunikację w miejscach, które nie były do tego momentu dostępne lub w miejscach, które było trudno dostępne i ten sygnał zanikał. Tak czy inaczej, gwiazdy Diddy'ego oraz polityka okazały się niewystarczające na to, żeby pokonać Elona Muska i Donalda Trumpa w wyścigu po fotel prezydenta. Na chwilę obecną zobaczymy, jak to będzie się rozwijało. Ja jestem bardzo optymistycznie nastawiony. Kilka dziwactw się po prostu skończy i to jest bardzo dobry plus. A ja czekam na zdanie ekspertów w sekcji komentarzy. Daj lajka, subskrybuj, bądź na bieżąco.